Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie istnieje już 35 lat i jest uważany za jedną z najważniejszych placówek naukowych w kraju. Obecnie oddziały Instytutu są rozproszone w 4 lokalizacjach i to w 2 miejscach – Olsztynie i Białymstoku. Pierwsze kroki w kierunku konsolidacji infrastruktury badawczej Instytutu i jego środowisk naukowych zostały podjęte już 10 lat temu. W 2013 roku podpisano z władzami Olsztyna list intencyjny o chęci lokalizacji w Parku Naukowo-Technologicznym. W 2015 roku Instytut kupił w bezpośrednim sąsiedztwie parku ponad 2-hektarową działkę, a sama budowa nowej siedziby rozpoczęła się pod koniec 2021 roku. Teraz pracownicy Instytutu w końcu doczekali się otwarcia nowego Centrum Badań Środowiska i innowacyjnych technologii żywności dla jakości życia. To po prostu zmienia nam warunki pracy, jesteśmy wszyscy razem, oczekujemy takiej dużej interakcji i synergii z tego pochodzącej. Mówię tu o tych kontaktach naukowych, rozmowach. Rozrzuceni jesteśmy w tej chwili w 4 miejscach. Teraz będziemy mieli taki codzienny kontakt i ja upatruję tutaj takiego uruchomienia pokładów, które do tej pory nie były wykorzystywane. Jest to ogromny na pewno sukces samych pracowników Instytutu, jego dyrektora, a przede wszystkim również należy docenić to, że bardzo blisko współpracują na polu badawczo-naukowym z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, że współpracują z biznesem, również z Parkiem Naukowo-Technologicznym i jest to ogromny potencjał. Zakończenie inwestycji budowy nowej siedziby zbiegło się z 35-leciem działalności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Zaczynali jako mały, kilkunastoosobowy zespół naukowców bez ziemi, a dziś Instytut zatrudnia około 230 pracowników. Bardzo gratuluję 35-lecia. Jak widać, znakomite postaci panów profesorów, państwa profesorów w Instytucie przyczyniają się do tego potencjału. Możemy się chwalić, możemy podnosić Warmię i Mazury w całym kraju i na świecie. Projekt Budowa Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia to największa inwestycja w infrastrukturę naukową współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Ostateczny koszt wyniósł 109 milionów złotych, z czego wkład własny Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk to 30 milionów złotych. Serdecznie wszystkim Państwu gratuluję, którzy przyczynili się w większym lub mniejszym stopniu do powstania tej fantastycznej inwestycji. Jestem również przekonany, że w tym miejscu, w końcu w jednym miejscu, w jednej siedzibie, będziecie mieli lepsze warunki do pracy i bez wątpienia przyczyni się to do jeszcze lepszej jakości Waszej pracy. Nowa siedziba Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ma 6 kondygnacji, a jej powierzchnia całkowita to ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych. W środku znajdują się m.in. zakłady badawcze, laboratoria specjalistyczne typu Core Facilities, pomieszczenia do prowadzenia nieklinicznych badań biomedycznych oraz niezbędne zaplecze typowe dla profilu działalności Instytutu. Instytut planuje opuszczenie dotychczasowych lokalizacji do września 2024 roku. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv